Jest to element kultu diabła i powinniśmy się z tego wystrzegać. I to jest odpowiedź na to pytanie, w co mamy wierzyć. Co my tutaj chcemy ciekawego powiedzieć? Jak już zapowiadałem, słynni kosmici. Co to są za jedni? Otóż już w jednym filmie mówiłem, że kosmici to są demony. Ale musimy się cofnąć, żeby to zrozumieć, do Sumerii starożytnej. I to Sumeria nam tłumaczy właśnie, że oni, mitologia sumeryjska mówi, że ci przedstawiciele z nieba, bogowie wchodzą z nieba i oni skąd oni zeszli? Z pasu Oriona. Pas Oriona to są trzy piramidy w Gizie. To jest mniej więcej kształt pasu Oriona. Tutaj na tym hotelu mamy też trzy piramidy. Akurat nie w kształcie pasu Oriona, ale są one tak zrobione, że to jest też trzy piramidy, nie? Które sugerują starożytny Egipt. Generalnie piramidy budowano, powiedzmy, w różnych zakątkach świata. Natomiast jeżeli chodzi o kosmitów, to są tak zwane przedstawiciele obcych cywilizacji. Internet jest tego pełny, wszyscy się tym jarają. Jakieś niezależne telewizje ściągają różnych nawiedzonych facetów od channelingów, że oni kontaktują się z tymi istotami pozaziemskimi. Niektóre kobiety nawet zarabiają pieniądze. Jest taki nawet trend amerykański, który właśnie korzysta z tak zwanego rozwoju duchowego w oparciu właśnie o te istoty pozaziemskie. Tak naprawdę są to demony, czyli posłańcy Boga, którzy zostali wyrzuceni z nieba, a teraz oni zostali wyrzuceni z nieba, zamknięci z otchłani i zostali odtworzeni z tej otchłani i dlatego są tu i funkcjonują i ludziom wciskają kit, że oni są z dalekich, pozaziemskich cywilizacji. Oczywiście wszystko jest to związane z Układem Słonecznym, czyli Układ Słoneczny, on jaki jest tutaj trampoliną, że teoretycznie jest to możliwe, że oni tam zeszli z pasu Oriona. Ale tak naprawdę gwiazdy są wyświetlone 100 km nad naszymi głowami. My żyjemy w środku Ziemi, a więc cały kosmos to jest raptem 12 542 km plus minus, czyli to jest tak zwany niebocentryzm. W niebocentryzmie od razu wychodzi szydło z worka, że tak naprawdę kosmici to są demony. Ale wracając do tych Sumerów, co robiły demony? One się materializowały, schodziły po potopie na ziemi, zakładali te cywilizacje. I szereg króli, tych władców starożytnego Sumeru, to były zmaterializowane demony, które udawały bogów. Oczywiście operowali świetnymi technologiami, budowali różne miasta starożytne i tak dalej. I oni wszyscy byli czcieni jako bogowie. Mało tego, że oni mieli tą właśnie moc, ale oni robili parę sztuczek, żeby uwiarygodnić się. I takim elementem uwiarygodnienia była zawsze astronomia. I właśnie ten pas Oriona, albo Plejady, z których oni schodzili, ten pas Oriona właśnie jest takim symbolem właśnie tych wszystkich tak zwanych zbuntowanych aniołów. Ponieważ ten pas Oriona, to z czego on wynika? On wynika właśnie od Sumerii, bo to mitologia sumeryjska mówi, że właśnie stamtąd oni zeszli. Oni zeszli stamtąd, tylko zostali wyszli z nieba, zeszli na ziemię, zmaterializowali się i zakładali cywilizację. Ale to były zbuntowani aniołowie, czyli posłańcy Boga. Buntownicy. I dzisiaj ci sami buntownicy, już w formie kosmitów i tak dalej, zapełniają cały internet i wszyscy się tutaj jarają nimi, że oni są z dalekich cywilizacji. No ja tu widziałem w jednej z takich tak zwanych niezależnych telewizji, która jest tutaj specjalistką od takich kosmitów, to wręcz zadano takie pytanie, to mnie zawsze zaciekawiło. No dobrze, jaki jest sens tego, że oni się kontaktują? Bo ten właśnie redaktor główny to zadał takie pytanie. No i jaki jest sens właśnie tego, że oni tak się kontaktują, co pomagają, tu tego. Ta kobieta tak naprawdę nie była w stanie powiedzieć. I ich tak generalnie ciekawiło to, że to jest kontakt tylko z tymi pozaziemskimi istotami, nie?
Ale to w sumie jest, to jest kontakt z demonami, ale o tym akurat mówi Stary Testament i Nowy Testament. Natomiast no, ludzie jakby odchodząc, no, załóżmy od błędów Nowego czy Starego Testamentu, no bo nie, tak naprawdę ludzie nie znają, jakie było pochodzenie Nowego czy Starego Testamentu, no to oni się właśnie wpadają z deszczu pod rynnę. A więc channelingi, systemy rozwoju duchowego, jedni mają moce, tak zwane moce i tak dalej, moce oczywiście demonów, moce, no i tam się jakaś kobieta mówi i ktoś na sali już ma uzdrowienie. Więc takie rzeczy, takimi rzeczami jest zawalony internet, wszyscy się tym po prostu kręcą. No bo to jest dobre, to jest nowe i tak dalej. Mało tego, szereg tak zwanych niezależnych telewizji, ona nie mówi tak naprawdę, czym to wszystko jest. Ten kontakt z tak zwanymi kosmitami. To jest kontakt z demonami. I co tu chcę powiedzieć na zakończenie tego filmu? Że to właśnie niebocentyzm jest kluczowym, jednym z kluczowych tematów, który właśnie potrafi rozgryźć, czym tak naprawdę są ci kosmici, skąd oni przyszli, dlaczego się pojawiają i tak dalej, kim oni tak naprawdę są. To jest właśnie niebocentyzm, to jest kluczowy temat. Druga sprawa to jest właśnie Stary Testament i Nowy Testament. Nawet w tej wersji, która została już 10 razy przerobiona przez historię i tam dostosowana do potrzeb jednej religii praktycznie, to wszystko to razem wzięte właśnie nam pomaga odpowiedzieć na pytanie, kim tak naprawdę są ci kosmici. I dzisiejsze takie zainteresowanie kosmitami, to tak naprawdę to jest zainteresowanie demonami. A i w ten sposób ludzie są zablokowani w zrozumieniu, do czego to wszystko prowadzi. Ja już mówię, prowadzi to do szeregu wydarzeń. Tu mówiliśmy o likwidacji Wielkiej Nierządnicy i do Armagedonu. Ale ludzie o tym nie mają prawa się dowiedzieć. A od tego są właśnie kosmici. Słynni kosmici. Oni pilnują tego, żeby ludzie o tym nie wiedzieli. I dlatego jest to tak ogromne zainteresowanie. Druga sprawa, jeszcze tutaj to też trzeba powiedzieć, że ludzi frapuje przyszłość. Ta przyszłość, powiedziałem, tą przyszłość, tą w takich szczegółach, powiedziałem w jednym z poprzednich filmów, właśnie na temat Wielkiej Nierządnicy, to już opowiedziałem. Natomiast to jest ta właściwa przyszłość, którą możemy obserwować, jak ona jest realizowana. Ale pytanie, kto wie, kto zna Księgę Objawienia? Kto się tym zajmuje? Ludzie nie mają prawa się bo się dowiedzieć. Mają być pod kierownictwem tych kosmitów, czyli demonów, czyli buntowników. Oczywiście generalnie wiara w kosmitów zniknie jak zdmuchnięcie świecy, ale to dopiero nastąpi, kiedy oni wszyscy zostaną dezaktywowani. Ale to już jest kwestia Armagedonu, kiedy już nie będzie wpływu demonów na ludzkość. Także to wszystko. Do następnego razu. A następnym razem to co powiemy? A mogę się jeszcze spytać tak. O tych piramid. Bo jesteśmy na Ostrowie Tuskim. I no, kościelny obszar. Wszystko należy do kościoła katolickiego. Aha. Od razu długo. Dobrze. Co, i ten hotel Jana Pawła II w tle z tymi trzema piramidami. Co to może znaczyć? Dobra, od razu powiem. W porządku. Co oznacza trzy piramidy i tak dalej? To jest taka praktyczna wartość. Że oni tutaj to tak ustawili. To zaraz powiem. To jest prosta sprawa. Każda religia jest zmontowana przez demony. I tutaj jest akurat piecząteczka kosmitów. Ci, którzy wiedzą. To jest piecząteczka. To jest taka znak firmowy. O, wiecie co to jest znak firmowy? Na przykład, dajesz strzelam. Dokumenty NKWD i KGB Związku Radzieckiego dawnego. Wykradziono za $5000 i wiecie co się okazało? Później wzięto pod lupę i zobaczono ostatnią kropkę na dokumencie. Tam była pieczątka, wiecie kogo? Piramida ta z rewersu dolara. To jest jak pieczątka iluminatów, masonerii i tak dalej, satanistów. Czyli budowniczy tego hotelu, znaczy po remoncie. Każda religia. Zostawili taką pieczątkę. To jest pieczątka. Nie nad wejściem. To jest pieczątka właśnie tych, którzy
którzy wiedzieli, o co chodzi, a więc projektant wiedział, o co chodzi te piramidy, widocznie mógł dostać instrukcję, że ma to tak zaprojektować, dostał szkic, a więc obojętnie, czy to projektant, czy wykonawca, czy projektant, czy decydent, ten ostateczny, bo projekt zawsze trzeba zatwierdzić, on po prostu zatwierdził tak zwaną pieczątkę. Pieczątkę kosmitów, czyli zbuntowany anioł Boga. Bo te piramidy nie mają właściwie żadnego technicznego sensu. Dlatego to jest tylko pieczątka buntowników, anielskich buntowników Boga, czyli kosmitów. Ponieważ każda religia została... Jeszcze to oflagowanie, została, proszę spojrzeć, to ile krajów. Każda została zmontowana przez kosmitów, czyli tych zbuntowanych, po to, żeby ludzi zablokować od prawdy. To tyle, dziękuję. Popularny temat o tak zwanych kosmitach. I tutaj jakby nam wpada jakby tutaj taka sugestia, budowlana sugestia, czym jest na przykład pas Oriona. Bo z pasu Oriona są tak zwani kosmici. No i ci kosmici, właśnie oni są niby z tego pasu Oriona, ale ten pas Oriona to właśnie przedstawiają trzy piramidy, które mamy tutaj za plecami. Tak, widzimy je? Czy nad tym hotelem. Mamy... Widzimy, że nagle brama się otworzyła. Tak, dobrze. Aha, brama się otworzyła. Brama, tak. Mercedes wyjechał. Aha, dobrze. No akurat się brama niemiecka otworzyła. Niemiecka wycieczka przychodziła, niemiecka flaga powiewa właśnie jako pierwsza. No dobra, ale my musimy skończyć pas temat. Oriona, tak. Pas Oriona. Pas Oriona jest elementem, gdzie kosmici przychodzili. I akurat to przedstawia piramidy w Gizie. One są po prostu różnej wysokości, natomiast tutaj mamy trzy piramidy tej samej wysokości. A więc tu mamy tak jakby pozorowane podobieństwo. Nie jest to takie stuprocentowe podobieństwo, ale jest to jakby, jakby to powiedzieć, te piramidy są jakby takim elementem, który to sugeruje. A więc ich taki, jakby tutaj obecność też nie jest przypadkowa, a więc można tutaj wyciągnąć wniosek, że ten, który to projektował i to tak wsadził, on był świetnie zorientowany o tym, co my teraz tutaj mówimy. Że kosmici teoretycznie przyszli z pasu Oriona. Ale właśnie, kim są ci kosmici? No to już będzie następny kawałek. Także dziękujemy.